Przeczytałem pewien cytat w tym tygodniu w artykule w magazynie amerykańskim Atlantic, który brzmi: jednym z największych paradoksów w życiu Amerykan, ten artykuł odnosi się oczywiście do Stanów Zjednoczonych, do tamtej kultury, tamtego społeczeństwa, ale myślę, że to nie dotyczy tylko ich. Jeden z największych paradoksów w życiu Amerykan jest to, że przeciętnie poziom komfortu w życiu rośnie, a poziom szczęścia spada. I myślę, że ta obserwacja dotyczy nas wszystkich. Mamy rosnący dostęp do technologii, do edukacji, do rozrywki. Kiedyś słodycze z zagranicy to była największa atrakcja, jakiej można było tylko pomarzyć. Egzotyczna kuchnia to było coś dziwnego, a teraz rzadko kiedy w Lidlu nie jest jakiś egzotyczny tydzień. Parki rozrywki najlepsze kiedyś były tam daleko hen, a teraz mamy w Polsce największe. I czy w tym samym momencie, gdy mamy dostęp do coraz większej liczby rzeczy, rośnie poziom naszego szczęścia? Z drugiej strony, i nie ma się co oszukiwać, każdy przechodzi trudne okresy w swoim życiu. Niektórzy z nas, jak wiecie, przechodzą taki moment teraz. Choroby, wojnę, wyzwania zawodowe, finansowe, mieszkaniowe. I to też raczej burzy poczucie pokoju, a nie je buduje. Jak wiecie, lubię cytować filmy i chyba dzisiaj będzie cytat najpopularniejszy w mojej karierze z filmu Forrest Gump. Już pewnie niektórzy wiedzą, o co chodzi. Film o człowieku, który przeżywa historię pełną turbulencji, niespodziewanych wypadków i on wspomina w pewnym momencie rozmowę ze swoją mamą, która na łożu śmierci i mówi mu, że życie jest jak pudełko czekoladek. Wszyscy to wiedzą. Nigdy nie wiesz, na co trafisz. I ona jeszcze jedną rzecz ciekawą mówi wtedy. Zrób najlepsze, co możesz z tym, co dał ci Bóg. I ten film to historia człowieka, który był szczęśliwy, usatysfakcjonowany w biedzie, w dostatku, w małym i w dużym. W różnych okolicznościach, które na niego spadały. I to jest właśnie w tym filmie to, co nas pociąga. To jest wyjątkowe, to jest niesamowite, to jest coś nienormalnego, nienaturalnego. Naturalnie przywiązujemy nasz życiowy pokój, życiową radość do rzeczy, które przemijają i nie są w stanie tego zapewnić. I ostatecznie nie potrafimy tego uchwycić. A więc pytanie, które dzisiaj stawia przed nami ten list, to czy ty jesteś content, ukontentowany, usatysfakcjonowany w tym, co masz, szczęśliwy w tym miejscu, w którym jesteś, noszący w swym sercu pokój, a nie zmartwienia i ciężary. Od czego zależy twoje szczęście, twoja satysfakcja, twój pokój? Czy posiadanie, zdrowie, sukcesy w pracy sprawiają, że jesteśmy ukontentowani? Czy potrafimy czuć pokój, gdy posiadamy naprawdę niewiele, gdy przechodzimy trudności, gdy spada na nas ból? I czytamy dzisiaj księgę, która ten temat porusza. Ważny wtedy, ważny dzisiaj. List Pawła do Filipian brzmi trochę jak list misjonarza do sponsorów. Paweł zakłada kościół w Filipii podczas swojej drugiej podróży, chciał dalej ewangelizować Azję Mniejszą, Bóg go zatrzymał, posłał do Europy i tam pierwszym miastem jest właśnie Filipi. I początek służby to nawrócona bizneswoman, Lidia, która sprzedaje purpurę i ona wspiera finansowo działania misyjne dalej. Paweł tam trafia do więzienia, nawraca się strażnik, powstaje kościół, on wyjeżdża i kontakt z tym kościołem utrzymuje. I pisząc ten list, który dzisiaj czytamy, Paweł jest uwięziony w Rzymie. Pomimo tego, że jest uwięziony, on dalej głosi, dalej działa, dalej naucza. Misja Ewangelii nie jest zatrzymana przez więzy. I Paweł pisze, bo on otrzymał od Filipian wsparcie. Otrzymał od nich jakieś pieniądze, coś, co pozwalało mu żyć dalej. I wygląda na to, że przekażą kolejne. Więc jesteśmy w liście misjonarza do swoich sponsorów. Paweł upewnia Filipian, jak każdy misjonarz, że ich wsparcie poszło na dobry cel, że ma znaczenie. Ale temat, który porusza tutaj, jest szerszy. Bo Filipianie, tak jak Paweł, doświadczają dostatku i biedy, dobrego i złego w tym świecie, radości i smutku. I Paweł uczy ich, czy zachęca do bycia usatysfakcjonowanymi w Chrystusie.
niezależnie od okoliczności. Więc otwieramy ten list i Paweł na początku, jak ma to zazwyczaj, modli się o swoich odbiorców. I tam pojawia się temat życia dla Ewangelii, czy życia godnego Ewangelii. Zaczynamy od trzeciego wersetu. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc. Za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Więc Paweł pisze, wspominając ich społeczność w Ewangelii, czy podkreślając ich społeczność w Ewangelii, aczkolwiek lepszym tłumaczeniem byłoby chyba to, co mamy w Starym Nowym Przymierzu, czyli udział w głoszeniu Ewangelii. Apostoł Paweł jest aktywnym, skutecznym, szczególnym misjonarzem. On ten kościół w Filipii założył i teraz pomimo więzów dalej działa, ale pisze, że Filipianie też mają w tym udział. Że są częścią tego dzieła, że są w innym miejscu, mają inną rolę, ale ta rola ich nie jest bez znaczenia. Pisze, że za nimi tęskni, że się o nich modli stale i nawet zastanawia się, pisząc, biorąc pod uwagę tą sytuację, w której jest, co jest dla niego teraz lepsze, życie czy śmierć. I myśli sobie na głos, pisząc ten list, że tak naprawdę w jego sytuacji śmierć byłaby zyskiem, bo szybciej poszedłby do Pana. Ale woli jeszcze zostać przy życiu oczywiście, żeby dalej być wsparciem dla Kościoła. I cała ta pierwsza myśl kończy się poleceniem i zachętą. To polecenie mam na koniec pierwszego rozdziału. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu i jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii. I w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. W obliczu życiowych wyzwań, w obliczu tego, w jakiej sytuacji są Filipianie i w obliczu tego, że misjonarz, który założył kościół, w którym są, jest właśnie uwięziony, i może nawet w wątpliwość jest poddawane wiele z tych rzeczy, które on naucza, Paweł ich zachęca i pisze, niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Nie postawa, nie postępowanie, nie jeden dzień w tygodniu, nie gdy się spotykacie tylko, ale całe życie ma być godne Ewangelii Chrystusowej, stosowne do tego, że jest wykupione przez śmierć Jezusa. Wasze życie ma być pełne wdzięczności, za łaskę, którą on okazał. Ma być pełne dzielenia się, mówienia o nim, wskazywania na niego. Ma być życiem naśladowania Jezusa, naśladowania jego ofiarności, naśladowania jego miłości, naśladowania jego pokory, jego uniżenia, jego służby. Paweł wspomina, że oni są uczestnikami Ewangelii i mówi, żeby dalej żyli godnie Ewangelii. Pisze to człowiek, który żyje godnie Ewangelii, żyje godnie Chrystusa, pomimo więzów, pomimo tego, gdzie jest. Pisze to człowiek, który jest ukontentowany w Chrystusie, spełniony, usatysfakcjonowany, szczęśliwy, ma pokój i on chce tego samego dla nich. Paweł nie pisze, żeby Filipian obciążyć jakoś, zasmucić, on nie chce wywołać w nich takiej myśli, czy aby na pewno będą żyć godnie Ewangelii. Ale przekazuje im najlepsze to, co ma. I przypomina, że to życie godne Ewangelii to nie jest życie o moich siłach, ale życie oparte na Jezusie. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. A okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czy to, co uczynił Jezus, rzeczywiście zachęca mnie do życia dla Niego. Nie można przejść obok tego, co pisze Paweł, co prawdopodobnie mogło być jakimś hymnem chrześcijańskim, wtedy znanym czy powtarzanym. Nie można obok tego przyjść obojętnie. Nie można mieć do tego stosunku neutralnego, nijakiego, miałkiego. Jeśli Jezus
jest dla mnie po prostu postacią historyczną, ciekawym nauczycielem, przełamującym jakieś bariery, to ten hymn będzie bzdurą, totalną bzdurą. Ale jeśli wierzę, że żył życiem bez grzechu, objawił się nie tylko jako nauczyciel, ale jako Bóg, umarł cierpiąc za grzechy i zmartwychwstał, by panować, to będzie mnie poruszać, zmieniać, napędzać, to uchwycę się tego, co widzę w Jezusie. Życie godne Ewangelii to życie, w którym myślę o Nim, słucham Jego, wołam do Niego, stawiam kolejne kroki w tym, żeby Jego naśladować. On jest w centrum. I jak widzimy w tym obrazie Chrystusa, w tym obrazie dzieła Chrystusa, życie godne Ewangelii to życie sługi. Czytamy, że wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. I dlatego Paweł i Tymoteusz szczególnie przedstawiają się pisząc ten list. Piszą Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa. Kilka razy zadamy sobie dzisiaj to pytanie. Jak być ukontentowanym? Zadowolonym, usatysfakcjonowanym, zaspokojonym. I pierwsza odpowiedź jest tutaj. Służyć na wzór tego, jak Chrystus usłużył mi. Służyć, chwytając się Ewangelii. Żyć godnie Ewangelii, przyjmując taką postawę, jaką miał Jezus, który uniżył się aż do śmierci. Zamiast żyć z nastawieniem ja, moje, mi się chce, mi się nie chce, to mi się należy, to mi tego nie chcę brać dla mojego życia, to chciałbym dostać. Zamiast żyć z nastawieniem ja, żyć z nastawieniem Jezus. Naśladować Jego i uniżyć się. Szukać okazji, żeby dawać. Wykorzystywać różne sytuacje, żeby służyć. W relacjach nie przyjmować nigdy postawy wyższej, ale zawsze rolę służącego. Ja wiem, że nie wszystkie badania... No, inaczej. Prawie żadne badania i statystyki nie są prawdziwe. Ale... Znalazłem takie, co mi pasują. Nawet niechrześcijański świat, gdy prowadzi badania na temat tego, co prowadzi ludzi do tego, że są szczęśliwi, to jedną z rzeczy jest właśnie to. Dawanie. Dawanie. Służenie. Dzielenie się. Oczywiście problem jest taki, że gdy odrzucimy Chrystusa, to ja służę, żeby stać się szczęśliwym. I ostatecznie to tracę. My chcemy dawać, służyć, ponieważ On usłużył nam. I to sprawia. Służenie na wzór służby Chrystusa. To sprawia, że jesteśmy usatysfakcjonowani. I niezależnie od sytuacji, od statusu, od miejsca, od okoliczności, każdy może dawać. Dlatego, że On dał siebie. I dalej Paweł wyciąga ten temat ich wiary w trochę innym kontekście. W 12 wersecie mówi, przeto umiłowani moi, jak zawsze, nie tylko w mojej obecności, ale jeszcze bardziej teraz pod moją nieobecność, byliście posłuszni. Z bojaźnią i zadrżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Więc Paweł po raz kolejny zachęca Filipian do trwania, do sprawowania swojego zbawienia, ale teraz jakby w kontekście innych ludzi dookoła. W kontekście innych wierzących, którzy są wsparciem. Bo zaczyna od słów i mówi, nie chodzi o to, żebyście wy służyli, postępowali godnie Ewangelii, gdy jestem, gdy akurat przyjadę, gdy jest akurat jakaś kontrola z centrali, tylko abyście cały czas trwali w Chrystusie. Skoro robicie to ze szczerej wiary, tak mnie nie będzie, to też będziecie służyli Bogu. I pytanie o to, czy moja wiara, czy moja postawa, czy moje słowa nie są czasami na pokaz, jest pytaniem niebezpiecznym, ale musimy je sobie zadawać. Paweł mówi, niezależnie od tego, czy jestem, ale mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was, bo wszyscy inni szukają swojego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Ufam, że wytrwacie, ale chcę posłać do was Tymoteusza. Ja chcę usłyszeć, co się u was dzieje, żeby się zachęcić. Ale jemu zależy na was. On służy Chrystusowi szczerze. Będzie on dla was wsparciem. I dalej mówi, pokładam zaś ufność w Panu, że i ja sam wkrótce do was przyjadę. W sumie to chciałbym was odwiedzić. W sumie to nieważne, czy jestem, czy nie, ale chciałbym dla mojej i waszej zachęty się spotkać.
Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście i zachorował. Bo rzeczywiście chorował, tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. A teraz jest z wami Epafrodyt. Znacie go. Wykonał dobrze swoją pracę. Dostarczył to, co przekazaliście mi. Dopadła go choroba, poważna choroba, ale już z niej wyszedł. Teraz do was wrócił. On może być zachętą dla was. Ja myślę, że to, jak Paweł pisze do nich, to jest bardzo uczciwy obraz naszej wiary, czy naszej drogi z Bogiem, naszego życia dobrą nowiną. Uczciwy. Uchwycenie się Jezusa wystarczy. Bóg daje i chcenie, i wykonanie. On daje wiarę. On daje wytrwać. Ale Paweł wie, że potrzebujemy siebie nawzajem. Paweł bardzo mocno podkreśla, że jemu więzienie nie przeszkadza. On dalej głosi. Ludzie, którzy są strażnikami i dookoła niego nawracają się. Ale chce doznać zachęty dzięki wierze Filipian. Myśl dla niego o tym, żeby Epafrodyt nie wyszedł z tej choroby, jest straszna. On docenia Tymoteusza. Paweł niejako przed swoimi sponsorami odkrywa się, tak? Podnosi przyłbicę, czy tam otwiera kimono, jakkolwiek byśmy. Odkrywa się przed nimi, pokazuje im, co jest w środku i pokazuje, że też ich potrzebuje. Że nie jest, wbrew temu, co czasami myślimy o Pawle, niezniszczalnym, samowystarczalnym, zawsze skutecznym robotem do misji, który w pojedynkę po prostu wszystko zrobi. I to samo wie o nich. Potrzebujemy siebie nawzajem. Ostatnio mówiłem o tym przy okazji listu do Efezjan, że walcząc chcemy stać na mocnym fundamencie, ale chcemy stać razem. I też ma znaczenie to, z kim jesteśmy. Oglądamy ostatnio z moją żoną taki serial, nie wiem, czego wam polecam, no ale oglądamy, nazywa się The Last of Us. Oglądamy chyba, że ja usnę, to wtedy ona sama ogląda. Chyba, że jest strasznie, to wtedy ona nie ogląda, więc czasami nikt nie ogląda. Ale jest tam taka scena, w której główny bohater, który ma pewną podopieczną, chce ją komuś innemu przekazać. Komuś, kto szybciej, sprawniej, lepiej doprowadzi ją do celu. I dzieje się rzecz oczywista. Ona nie chce go zostawiać. Ona nie chce innego towarzysza, opiekuna, wsparcia. Ona go zna, oni coś razem przeżyli. Nie jest ważne dla niej, kto skutecznie jakiś cel pomoże osiągnąć, ale człowiek, którego charakter poznała. Doświadczyła jego troski, wie, czym on żyje. My potrzebujemy dookoła ludzi, ale my potrzebujemy ludzi, gdzie tym ogniwem relacji jest Ewangelia. Paweł, gdy pisze o Tymoteuszu, on nie mówi, no jest spoko, lubicie się, czy cokolwiek innego. Mówi, on się od was troszczy i on pragnie służenia Chrystusowi. To jest podstawa. My otaczamy się różnymi rzeczami, otaczamy się też różnymi ludźmi. Ludźmi, których chcemy mieć obok, których chcemy słuchać, ludźmi, może o niektórych zabiegamy w relacji. I pytanie, czego szukamy, gdy zabiegamy o innych ludzi? Czego szukamy? Co uznalibyśmy za największą zaletę, którą moglibyśmy u kogoś dostrzec? Co sprawia, że ktoś nam imponuje? Czego najpierw szukamy? Ja myślę, że w KNS-ie dosyć łatwo możemy wpaść w odhaczenie małej grupki. Byłem na grupce, coś tam powiedziałem, jest okej. Jestem z innymi. I oczywiście ja nie hejtuję małych grupek, chyba oczywiste to jest. Ale widząc te relacje, które buduje Paweł, musimy pamiętać, że nie chodzi o jakąś formę, o zaliczenie czegoś, o jakieś spotkanie, ale o to, czy obok mnie są ludzie, dla których moja postawa, moja wiara, moje życie może być zachętą i ich postawa, ich chęć służenia Chrystusowi będzie zachętą dla mnie. Więc drugi raz pytamy, jak zachować radość, pokój, niezależnie od okoliczności. Jak być w Chrystusie spełnionym? Dbać o to, żeby być blisko ludzi, którzy żyją dla Jezusa. Nie chodzi o ludzi, którzy o Nim bardzo dużo tylko mówią, ale o ludzi, którzy rzeczywiście żyją z Nim. Ludzie dookoła mogą sprawiać, że czujemy się lepsi, że czujemy się gorsi. Znamy takich ludzi, przy których
czujemy ciągle, że czegoś nam brakuje. Ludzi, którzy emanują takim hasłem, zobacz, mi się udało, ja to wszystko mam poukładane, ty też musisz poukładać. Ja nagle wtedy myślę sobie, okej, nie mam tego, nie mam tego, nie mam tego. Znamy takich, przy których my chcemy się oprzeć i powiedzieć, no ja to nie mam wszystkiego dobrze poukładanego, ale przynajmniej jest lepiej niż u niego. Ludzie dookoła nas mogą sprawić, że zaczynamy się pewnymi rzeczami ekscytować. Wciągają nas w swoje hobby, w swoją pasję, nie wiem, w samochody, w sport jakiś, w modę, w muzykę, w filmy, w seriale. Ja chyba całkiem sporo osób wciągnąłem w planszówki, tak mi się przytrafiło w moim życiu. To normalne, że ludzie mają wpływ, że się zarażamy pewnymi rzeczami. I dlatego po pierwsze chyba dobrze, gdybyśmy sami pomyśleli o tym, czym my zarażamy. Czy ten opis Pawła do Tymoteusza pasuje do nas? Szczera troska o wierzących, pragnienie służenia. I po drugie, najmocniej doceniać te relacje, które zachęcają mnie właśnie do trwania w Chrystusie. Relacje z ludźmi, którzy tym żyją. Relacje z ludźmi, którzy Jego wyciągają na wierzch. Łatwo wpaść w szukanie takich relacji, jakich szuka świat. Więc warto myśleć, czy zabiegamy, czy doceniamy, czy wspieramy te, które skupiają się wokół Chrystusa. Te, w których razem budujemy swoją wiarę. I w trzecim rozdziale Paweł przechodzi do tematu radości. Mówi, ponadto bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo, nie przykrzy mi się. Dla was jest to zabezpieczeniem. Uderzające jest to, że te słowa pisze Paweł do swoich sponsorów. Naturalnie to raczej Filipianie powinni pisać do Pawła, trzymajcie się tam, będzie dobrze. Jak byliśmy na meczu Lecha ostatnio, to jedna z przyśpiewek taka była właśnie, gdzie prowadzący zaintonował, mówi, słuchajcie, mamy kolegów, których tutaj nie ma z nami. Oni nie mogą być z nami, ale oglądają na pewno. Są, więc zaśpiewajmy razem. I było razem. Pozdrowienia, do więzienia. Więc to my wspieramy uwięzionych. To by było naturalne. Ale tutaj więzień pisze do jego sponsorów, którzy są na wolności. Więzień Rzymu zachęca wolnych, finansowo bezpiecznych Filipian, żeby się radowali. I to polecenie radości w Panu, ono samo w sobie jest ogromne. Radujcie się z czego? Z okoliczności? Radujcie się, bo macie lepiej niż ja? Radujcie się, bo macie tak dużo? Radujcie się, bo na pewno te trudności, to cierpienie, które na was może rykoszetem spadać przez moją służbę, zaraz minie? Nie, nic z tych rzeczy. Radujcie się w Panu. I radość w czymś albo w kimś jest niebezpieczna, o ile obiekt naszej radości jest doskonałym, wiecznym Bogiem. Nie przemija, nie wyczerpuje się, nie znika. Czy my aktywnie w tym świecie różnych radości, które doświadczamy, czy my aktywnie, świadomie, intencjonalnie szukamy radości w Panu? Odkładamy na bok inne rzeczy, które nas radują i totalnie zdejmujemy uwagę z siebie samych. Nie radujemy się, ponieważ coś się dzieje. Nie radujemy się pomimo tego, że coś się dzieje, tylko radujemy się po prostu w Nim. Chociażby usiąść i ten hymn z drugiego rozdziału przeczytać i czytać tak długo, aż Bóg nie wleje radości. Radości w Panu. I Paweł mówi, radujcie się i przestrzega ich przed dwoma zagrożeniami dla tej radości. Przed złodziejami, można byłoby powiedzieć, tego pokoju chrystusowego. Po pierwsze, mówi, żeby nie pozwolili zabrać tej radości więzom religijnym. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady, chociaż tu lepsze byłoby słowo pewnie fanatyków obrzezywania. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Więc jak w każdym kościele tamtych czasów pojawiają się jacyś judaizujący nauczyciele, tacy, którzy mówili, że do chrześcijaństwa jeszcze coś z tych starotestamentowych rytuałów trzeba dodać, dorzucić kilka praktyk, tą czy tamtą. Wtedy się pojawiali, dzisiaj trochę mniej, ale chyba też czasami się zdarza. I Paweł zaczyna grubo, bo nazywa ich psami. A nazywa ich psami dlatego, że to było obraźliwe określenie żydowskie na nieczystych pogan. On nazywa ich fanatykami obrzezania. Ich ekscytuje prawo Starego Testamentu, rytuały, zasady, obrządki, które wskazywały na coś większego. Ich to bardziej ekscytuje nad istotą Bożego planu, który jest w Jezusie Chrystusie. One nie są cennym same w sobie. I nawet obrzezanie jest tylko znakiem obrzezania serca. Więc Paweł mówi, my jesteśmy obrzezani, nie oni. Ich nie interesuje zmiana wewnętrzna.
tylko zewnętrzny symbol, chcąc narzucić innym te dodatkowe warunki, tak naprawdę są tymi nieczystymi psami. I co ważne, Paweł nie pisze tego jako obrażony, nieczysty poganin, bo mówi, ja mógłbym pokładać ufność w ciele. Jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, tym bardziej ja. Jeżeli mielibyśmy zrobić konkurs na najbardziej żydowskiego Żyda, najbardziej izraelskiego Izraelitę, najbardziej starotestamentowego wtedy faryzeusza, to Paweł jest w czołówce, jest w topie. Ale wszystko to, wszystkie te rzeczy, które mógłby sobie przypisać, Paweł mówi, że co mogło być zyskiem, uznał ze względu na Chrystusa za szkodę. Te religijne obowiązki, które oni chcieli narzucić, one mogły mieć takie przybierać pozory prawdziwej świętości, prawdziwej duchowości, jakiejś takiego poważnego szukania Chrystusa. Paweł dlatego mówi, że on nadal również zmierza do świętości, zabiega o to, żeby było Chrystusa coraz więcej w nim. Został uchwycony i zabiega i przestrzega przed tymi, którzy narzucają jarzmo religijności. Bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem jest ich zatracenie. Bogiem ich jest brzuch. To, co jedzą, to, co piją, to, jak czyste, jak głęboko do łokcia ręce umyte mają. To jest ich Bogiem. A chwałą, co jest ich hańbą. Myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Rzeczy z pozoru wyglądające bardzo dobrze, bardzo fajnie, bardzo ładnie, to rzeczy ziemskie, Paweł mówi. I ostatecznie taki religijny fanatyzm okrada z radości w Chrystusie. Prawdziwa radość w Chrystusie zawsze prowadzi do tego oczywiście, że pewne rzeczy porzucam, że pewne rzeczy zmieniam, że pewne rzeczy lepiej układam. To nie jest zawsze taka sama radość, jak te, które doświadczamy czasami tu i teraz na ziemi. To nie jest zawsze radość od razu, to nie jest zawsze radość eksplodująca, ale to jest prawdziwa radość w życiu z Nim. To ostrzeżenie jest żywe. Do dziś możemy spotkać ludzi, którzy zostali przez kogoś okradzeni z radości Chrystusowej. Uwikłani w jakieś rodowody, w jakieś poboczne wątki, w jakieś święta czy rytuały, które zabierają tylko i wyłącznie Chrystusa sprzed oczu. I to ostrzeżenie do nas. Do nas, którzy mamy zasady, porady, standardy, oczekiwania. Do nas, którzy rozmawiamy, którzy się napominamy. Aby te rzeczy, które robimy, nie okradały z radości w Panu, ale ją uwypuklały. Nie pozwólcie zabrać waszej radości religijnym więzom, ale równocześnie, Paweł mówi, nie pozwólcie zabrać waszej radości troskom tego świata. Myślę, że ta przeciwwaga jest dla nas ważna dzisiaj. Paweł znów im przypomina w 4 rozdziale na początku, żeby trwali w Panu, napomina z imienia dwie kobiety i powtarza, radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Od 4 wersetu, 4 rozdziału. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i w błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Paweł znów mówi, radujcie się. Bądźcie skromni. Nie wynoście się tym, co macie, ile macie. Nie żyjcie w przepychu. Jeśli macie niewiele, to cieszcie się tym, co macie. Mówi, nie troszcie się o nic. Nie traćcie głowy dla rzeczy. Nie żyjcie w uwikłani tylko w auto, uwikłani w mieszkanie, uwikłani w stan konta. Powierzajcie to wszystko Bogu. Nie mówi, rezygnujcie z tego, te rzeczy się dzieją w tym świecie, ale powierzajcie to Bogu. A On da pokój, który przewyższa wszelki rozum. I znów statystyka. Znów mi pasuje. Gdy bada się ludzi, którzy wygrali duże pieniądze na loterii, to ciekawe wychodzą wnioski. Wygrać duże pieniądze na loterii to zawsze było moje marzenie. Pójść, kupić zdrapkę, zdrapać i tam jest napisana kwota, którą się wygrało, prawda? Albo wybrać 6 numerów i w totka wygrać. Ja mi się nie chciało iść do totalizatora, więc moje marzenie było, że znajdę ten kupon już wypełniony, zwycięski. Ale było takie marzenie. I oczywiście totalizatory, te maszyny z monetami, które zaraz wypchną stertę pieniędzy w naszą stronę. Kojarzycie to? Kojarzycie, nie? Albo zakłady bukmacherskie, którym już się nazwy skończyły tak naprawdę. Już nie ma, już cała pula nazw bukmacherów została wybrana. One walczą, one to marzenie podsycają w nas.
prawda? Los się do ciebie uśmiechnie, tylko spróbuj. Statystyki są takie, że ludzie, którzy wygrywają te potężne sumy w totka, nie tylko zazwyczaj nie potrafią tego utrzymać, ale dodatkowo jeszcze bardzo często są w większych problemach niż byli wcześniej. Są w większych tarapatach, ich życie się de facto pogarsza. Coś, co miało być źródłem radości, jest tak naprawdę jest złodziejem. I obie te rzeczy, religijne ramy, zasady, formy, a z drugiej strony przyjemność posiadania, gromadzenia, życia w przepychu, obie te rzeczy pozornie dają radość i niektórzy z nas chętniej będą w tą stronę lewitowali, inni w tą. Obie strony będą patrzyły z góry na drugą. One pozornie dają radość, ale tylko pozornie. Więc po raz kolejny pytając, jak mamy być usatysfakcjonowani w Chrystusie? Jak zachować tą radość w Nim? Strzec się rzeczy, które z radości nas okradają, obdzierają. Wystrzegać się, obserwować cały czas, gdzie nasze serce umiejscawia środek tej swojej radości. Unikać tego, na co jesteśmy my szczególnie podatni. I nazywać po imieniu to, co nas okrada z radości w Chrystusie. I tego nie da się zrobić tak w locie po prostu. Tego nie da się zrobić tak między zadaniami, między rzeczami, które nas okradają z radości w Chrystusie. Nie da się dostrzec tego, gdzie rzeczywiście jest na moje serce. Bez przeznaczenia konkretnego czasu na czytanie, na modlitwę, na przeglądanie z Bogiem naszego serca, naprawdę jest ciężko. Co próbuje wedrzeć się, co może już tam jest. Unikać, uciekać i wracać z powrotem do Chrystusa. I ostatnia myśl w 4 rozdziale od 10 wersetu. I tutaj jesteśmy w miejscu najpopularniejszego wersetu tej księgi i jednego z najpopularniejszych wersetów Biblii. Tak sobie myślę. To jest tak zwany klasyk wersetów wyrwanych z kontekstu. Taki, którzy sportowcy w Ameryce chyba najczęściej sobie tatuują gdzieś tam. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Znamy? No wszystko mogę, prawda? Jak się skupię, to rzucę ten zwycięski rzut za 3 punkty i mój zespół wygra play-offy. Albo jak uwierzę tylko, to mogę wygrać ten wyścig, albo osiągnąć szczyty kariery, albo, no nie wiem, przezwyciężyć chorobę. Wszystko mogę, prawda? Wszystko. I oczywiście, no okej. Mam nadzieję, że wiemy, że to nie jest o tym. Bo powierzchownie ten werset tak czytamy, ale Paweł mówi wcześniej o czym? O zwycięstwach, o sukcesach, o tym, że wszystkie jego marzenia się spełniają i wszystkie twoje marzenia się spełnią w Chrystusie? Nie. Umiem się ograniczyć, umiem żyć też w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko. Wszystko to. Gdy Paweł pisze, że wszystko może w Chrystusie, to ma na myśli, że potrafi znieść w Chrystusie wszystko. Znieść i biedę, ale też znieść dostatek. Podróże niebezpieczne, ale te podróże spokojne. Wyzwania misyjne, te trudne i te łatwe. Czasy bólu i cierpienia, czy czasy dobrobytu, czy świetnego samopoczucia. I Filipianie, którzy go wspierają, oni muszą pamiętać o tym, że tak, oczywiście ich wsparcie jest ważne, ale nie zmienia ono tego, na czym Paweł buduje swoją radość, swoją pewność, swoją wytrwałość w służbie. To nie ich dar, to Chrystus. Że nawet jak nadejdą jeszcze trudniejsze okoliczności, to Paweł będzie trwał w Bogu. I dla mnie uderzające są te słowa, które padają wcześniej. Od 10 wersetu. Uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. Paweł się cieszy nie z samego daru, ale z tego, że ich marzenie, żeby go obdarować, się spełniło. Ale co dalej mówi? Nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Jak Paweł może być ukontentowany nawet w skrajnie niesprzyjających okolicznościach? On się tego nauczył. On zdobył doświadczenie w radowaniu się w Chrystusie. On nie mówi, że on to zrozumiał i już od wtedy wszystko było łatwo. Ani to nie spłynęło na niego z nieba. On się nauczył. A więc może i my możemy nauczyć się bycia usatysfakcjonowanymi w Chrystusie. I myślę, że my nieraz mylimy doświadczenie ze zdobywaniem doświadczenia. Przeżycie czegoś, przejście czegoś, doświadczenie.
Ale uczenie się w tym, wzrost w tym, to już zdobywanie doświadczenia. I każdy dzień tak naprawdę. Dobry, zły, trudny, prosty. Taki typowy, jakiś wyjątkowy. Dzień biedy i dzień dostatku. Każdy możemy po prostu przejść. Przeżyć go lepiej lub gorzej. Albo możemy go potraktować jako kolejną lekcję w byciu szczęśliwym, ukontentowanym, radosnym, spokojnym w Panu, niezależnie od okoliczności. Oglądanie dzieci, które się uczą, daje fajną perspektywę. Gdy dzieci robią coś, co dla mnie jest proste, oczywiste i już dawno wszyscy powinni to zrozumieć i złapać, obserwuje się to ciekawie, z jednej strony dlatego, że jest to test oczywiście dla cierpliwości i serca i obnażenie grzechu, ale ciekawe jest to, że no to jest oczywiste, no, robi taki kształt, prawda? No, to jest dwójka, 2 + 2 = 4, no dlaczego tego jeszcze nie łapiesz? I ciekawie się obserwuje dzieci, dlatego że one prostych rzeczy, które dla nas są oczywiste, które już mamy we krwi, które już mamy w nadgarstku, one nie uczą się tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś na slajdzie pokazał, zapisaliśmy wszyscy kolejne. Nie, to jest dzień po dniu, ćwiczenie po ćwiczeniu. Ćwiczenie nadgarstka. I w życiu z Bogiem, w radowaniu się Panem, niezależnie od okoliczności, rzadkością jest, że te lekcje przychodzą nam od tak. Paweł się uczył. Skoro Paweł się uczył, myślę, że chyba my też powinniśmy się uczyć. Odrabiać tą lekcję codziennie. Siadać do lekcji radowania się z Bogiem nie przez to, co się dzieje, ale przez Niego. Dzięki Niemu. W Nim. Niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy źle. I Paweł kończy słowami, a Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą. Pisze więzień do swoich sponsorów. Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale w Chrystusie Jezusie. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. Bóg zaspokoi waszą potrzebę. Dlatego, że oprócz tych potrzeb, które tu mamy i które Filipianie właśnie w życiu Pawła w pewnym sensie dopełnili, nasze największe potrzeby nie wynikają z tego, czy jesteśmy w więzieniu, czy jesteśmy wolni, czy mamy dużo, czy mamy mało, czy teraz jesteśmy tymi, którzy potrzebują brać, czy tymi, którzy mogą dawać. Nasze największe potrzeby wynikają z tego, co się dzieje w sercu. I On, tylko On potrafi je zaspokoić. Jak być usatysfakcjonowanym w Chrystusie? Po pierwsze, nie myśleć o tym, co swoje, ale służyć idąc za przykładem Chrystusa. Po drugie, dbać o to, żeby być blisko ludzi, którzy także radośnie służą Chrystusowi. Po trzecie, radować się w Panu i wystrzegać się złodziei radości, czy to religijnych więzów, czy więzów troski codzienności. I po czwarte, uczyć się tej radości codziennie, w dostatku i w biedzie, żyjąc z Jezusem.